Ale. No, witaj to. Dzisiaj jest odcinek nowej serii. Nowa seria, opowiastki ze świata Wiedźmina. No i tu będę opowiadał wam różne historie, takie bardzo fajne, warte opowiedzenia. Poprosił mnie o to Greg Wilkmorski. Jest to oddzielna seria od tej serii, co zrobiłem wczoraj, Big Van Bajasz. Więc to jest nowa. No i dzisiaj zajmiemy takim początkiem, takim począteczkiem żywota naszego Gerarda. No to żeby zacząć tak spokojnie, no to tak, Gerard, jak sama nazwa wskazuje, Gerard z Rivi, urodził się w Rivi. Jego matka, on miał takie imię, zapomniałem chyba, wiem, że jego papa to był Rywald, no a jego matka, nie wiem, przyjmijmy, że to jest ta. Halina. Ale to nie jest Halina, tylko mi się pomyliło. Nie wiem, jak sobie. No nie wiem, dobra, nie będzie Halina. No i ta jego matka, Halina, ona była czarodziejką. Jego papa był myśliwym. Ale jak to się stało, że nasz Gerard, nasz koleżka, został Wiedźminem? No bardzo prosto, muszę wam powiedzieć. Nie spodziewajcie się pewno. Jego papa był kiedyś na polowaniu na giberlingi i na mamuty? Jakieś takie zwierzęta tam kiedyś żyły. No powiedzmy, że na te giberlingi, te mamuty. No i on wpadł w zasadzkę. Zrobiły na niego zasadzkę, ambusza mu zrobiły. Wpadł w ambusza właśnie takiego. No i uratował go nie kto inny jak Eiramus. Tak, to jest ten stary dziad, którego widzieliście w grze Wiedźmin. Ten, no, mleczne włoski. Tak, i wiecie. Hurak. No i wam powiem tak, dalej. Mówię dalej. No i on powiedział, że uratowałem cię. Zapłać mi. On powiedział, że nie ma pieniędzy. Oto on powiedział. Pierwszego riebionioka, co zobaczysz w domu, oddasz mi. A on powiedział. No nie, rabienioka, ale tak chcesz to, tak będzie. No i wrócił do domu i patrzy. No nie, Halina w ciąży jest. No wiadomo, nie da się być tak po środku ciąży, albo jest, albo nie jest. No i w ciąży. No dobra, pomyślał sobie Rywald. Może zapomni, on sobie nawet nie wiem, gdzie mieszka. No i tak czeka, minęło 15 miesięcy, no i puka. Stuk, puk, tuk, tuk. I wchodzi Eiramus i mówi. O, witaj, rybieniok. Jak się nazywasz? On mówi. Nic nie mówi. Dlaczego nic nie mówi? No, proszę się domyśleć. On był jeszcze rybieniokiem, takim maluczkim. Ale papa ten jego rywal mu powiedział, że Gerard, go nazwali Gerard z Rivi, bo szlachcic. No i w końcu ten Eiramus powiedział, zabieram go. Trochę się posiłował, ale w końcu wywalił mu Highlander Kika w kolano. No i poszedł i powiedział, to jest teraz ten dziecko, rybinioczek. No, oj dobra, dalej mówię. Wziął tego rybinioka. No i postanowił, że go zabierze do zamku Kier Morhen. Kier Morhen, wiadomo, zamczysko, twierdza. No i tam oni się uczyli różnej wojażki, mieczem, żeglugi, sztalugi. Takich właśnie tego typu rzeczy się uczyli tam. No ale to już jest koniec tej opowiastki. Zostawcie 10 łapeczek w górę do kolejnego odcinka, a w kolejnym odcinku będzie o dalszych losach Gerarda z Rivi. No, pozdrawiam na siebie. Pamiętajcie, keep peaceful and thankful for the day.